30 lat temu, w lipcu 1991 roku, Polska stała się pełnoprawnym członkiem CERN, tej organizacji, która prowadzi ogromne laboratorium, czy właśnie centrum badawcze na granicy Francji i Szwajcarii. To tam pracował największy na świecie akcelerator, czyli urządzenie do przyspieszania cząstek elementarnych, LEP. Około 2000 roku ten LEP został zlikwidowany. Wszystko zostało pocięte i przeznaczone na złom. Ja mam taką pamiątkę. Tędy biegły cząstki, dokładnie elektrony i pozytony. To był fragment 27-kilometrowego obwodu tego akceleratora. Oczywiście można powiedzieć, że co to jest? No raptem taki maleńki plasterek z 27 kilometrów. Podejrzewam jednak, że nikt nie ma nie tylko większego fragmentu, ale prawdopodobnie żadnego fragmentu akceleratora LEP. A było to urządzenie, które przyczyniło się do niezwykłych odkryć, do odkryć bozonów W i Z0, do zrozumienia budowy materii. W tym samym tunelu powstał akcelerator LHC, który przyspiesza już nie te lekkie elektrony, ale znacznie, znacznie od nich cięższe protony. Około 2000 roku te akceleratory zamieniły się niejako miejscami, powstawał nowy. O tym, w jaki sposób budowano ten nowy akcelerator, w jaki sposób likwidowano ten poniekąd stary, opowiada film, który chciałbym Państwu przedstawić. Serdecznie zapraszam do jego obejrzenia. Miasta trzeciego tysiąclecia zapewniają swoim mieszkańcom luksusowe warunki. Paradoksalnie, nowoczesny świat sprawia, że coraz częściej jesteśmy zafascynowani przeszłością. O życiu naszych przodków w średniowieczu świadczą nie tylko cenne budowle, ale także dzieła sztuki i wykopaliska archeologiczne. Starożytność pozostawiła dla nas intrygujące zabytki i zapisy. W czasy wcześniejsze, jak zmieniała się Ziemia, jakie zwierzęta zostawiały ślady na jej powierzchni, a jeszcze wcześniej, jak powstał nasz glob? Co było na początku? Od czego wszystko się zaczęło? Międzynarodowe Laboratorium CERN w pobliżu Genewy. Fizycy poszukują prapoczątków, wykorzystując urządzenia do przyspieszania cząstek. Akcelerator LEP miał 27 km obwodu. W tunelu leżącym ponad 100 metrów pod ziemią w rurze próżniowej pędziły w przeciwnych kierunkach elektrony i antyelektrony, osiągając prędkość bliską prędkości światła. Zderzenia cząstek były obserwowane przez gigantyczne detektory. Jednym z nich był detektor L3. Informacje biegły tysiącami kabli do systemów komputerowych. W innym miejscu Wielkiego Pierścienia znajdował się detektor Delphi. Urządzenia takie należały do największych osiągnięć technicznych. Wykorzystywały nadprzewodnictwo, wysoką próżnię, gigantyczne pola magnetyczne. Dzięki tym detektorom uczeni potrafili odtworzyć zjawiska, jakie zachodziły w pierwszych ułamkach sekund po wielkim wybuchu, w którym zrodził się Wszechświat. Jesteśmy w miejscu, gdzie dożywa swoich ostatnich, niestety, dni wspaniały eksperyment Delphi. W eksperymencie tym zobaczono bardzo wiele rzeczy. Cząstki, które są w porównaniu z poprzednimi bardzo ciężkie, pośredniczą w elektrosłabych oddziaływaniach, Z0, W+, W-. Odkryto, a w zasadzie potwierdzono liczbę rodzin kwarkowo-leptonowych, ale niestety eksperyment musi ustąpić miejsca nowemu. Tego wszystkiego już nie można zobaczyć. Pokazane obrazy to historia. W tunelu przeprowadzono demontaż niepowtarzalnych urządzeń. Mieliśmy okazję do odbycia niezwykłej podróży. Nasza kamera towarzyszyła robotnikom tnącym na drobne kawałki cały 27-kilometrowy pierścień akceleratora LEP. Potężne nożyce hydrauliczne cięły na kawałki specjalnie projektowane przewody, kable i magnesy. Powoli rozprawiały się z próżniowymi rurami wykonanymi z najlepszych stopów. Podwieszana kolejka wywoziła wszystko do windy. Na powierzchni kontenerami usuwano szczątki superakceleratora na złom. Tak kończyła się epopeja największego urządzenia naukowego końcówki XX wieku. Jeden gigant ustąpił miejsca drugiemu,
tym samym tunelu zaprojektowano budowę jeszcze potężniejszego akceleratora. Ma przyspieszać cząstki 2000 razy cięższe, protony. Ma zapoczątkować nową przygodę ludzkości. Mówimy tutaj o dużym akceleratorze hadronowym budowanym w Europejskim Centrum Fizyki Cząstek pod Genewą. Trzeba powiedzieć, że jest to największy w tej chwili projekt światowy, do którego dołączyły nie tylko kraje członkowskie Europejskiego Centrum, ale również wszystkie inne kraje, w tym bardzo duża grupa ze Stanów Zjednoczonych, rosyjskich instytutów badawczych, Japonia, Chiny, Indie. Także można powiedzieć, że jest to projekt światowy. Pierwszy właściwie duży taki projekt światowy. Od wieloletnich prac teoretycznych i koncepcyjnych przez projekty do samej realizacji. Od połowy lat 90. trwa budowa akceleratora LHC, czyli wielkiego zderzacza cząstek zwanych hadronami. Wydrążono już potężne szyby. Na głębokości 100 metrów pod ziemią powstają dwie nowe hale, w których znajdą się kolejne urządzenia o 10-piętrowej wysokości. Detektory ATLAS i CMS. Tego nie oglądają nawet fizycy. To początek budowy komory dla detektora ATLAS. Widzimy przyszły strop. Po jego wykończeniu posadzka zostanie rozbita i obniżona o 10 pięter. Taka metoda przez 2 lata umożliwiała budowę, mimo że kilkanaście metrów niżej pracował poprzedni akcelerator. Po jego zatrzymaniu prace nabrały tempa. Niestety, w miejscu przyszłego detektora CMS grunt nie był tak dobry, skalisty. Aby błoto nie zalewało budowy, cały teren wokół szybu zamrożono. Takie urządzenie to jakby mała fabryka. Tak będzie wyglądał za parę lat jeden z detektorów nowego akceleratora. Badania prowadzone z jego pomocą pozwolą m.in. wyjaśnić zagadkę masy cząstek elementarnych, a być może także rozwiązać problem cząstek mniejszych niż kwarki. Naukowcy liczą na to, że znajdziemy jeszcze inne, nieznane obiekty. Utrzymywanie cząstek na właściwym torze zapewnią supersilne magnesy. Uzwojenia tych magnesów muszą być wykonane niezwykle precyzyjnie, ze specjalnego materiału nadprzewodzącego. Dzięki temu nowy akcelerator, nadający cząstkom 1000 razy większą energię, będzie zużywał o wiele mniej elektryczności niż w przypadku stosowania tradycyjnych elektromagnesów. W pobliżu Chicago w Stanach Zjednoczonych, w laboratorium Fermilab, precyzyjnie układa się uzwojenia i zalewa żywicą. Od dokładności wykonania uzwojeń magnesów zależy zachowanie się wiązki cząstek. Dlatego wielokrotnie sprawdza się kształt uzwojenia przy użyciu mierników laserowych sterowanych komputerowo. Całość otaczana jest stalowymi płytkami. W takiej postaci elementy magnesów wędrują do CERN-u. Tu buduje się i testuje całe magnesy nadprzewodzące. W
budowie nowego, największego na świecie akceleratora uczestniczą także polskie zakłady przemysłowe, które wygrały międzynarodowe przetargi na dostawy dla sławnego ośrodka. Zbudowano także potężną instalację, która symuluje przyszłe warunki pracy. Cząstki biegnące w próżniowej rurze wewnątrz magnesu będą zderzały się w ściśle wyznaczonych miejscach. Cząstki wyprodukowane w zderzeniach będą rejestrowane przez skomplikowane wielowarstwowe detektory. Warstwę najbliższą miejsca zderzenia stanowić będą detektory krzemowe. Pewnie każdy z Państwa widział film o katastrofie jądrowej, podczas której wszystkie urządzenia elektroniczne przestają działać. Nasze układy scalone, które projektujemy do odczytu detektorów pozycyjnych, powinny wytrzymać podobną dawkę promieniowania i działać przez 10 lat trwania eksperymentu fizycznego, w którym są użyte. Do czego służą detektory pozycyjne? Służą do odtworzenia śladu cząstki przelatującej przez detektor z dokładnością do 20 mikronów. Codziennie każdy z detektorów będzie rejestrował miliony milionów cząstek. Od precyzji wykonania urządzeń i ich niezawodności zależy powodzenie wielu eksperymentów. Detektory pozycyjne będą rejestrowały tory cząstek najbliżej miejsca zderzenia. Każdy z układów scalonych składa się z wielu warstw o różnej budowie. Wyprodukowane elementy trafiają do urządzeń testujących. Naukowcy z pomocą mikroskopu i komputera sprawdzają wykonanie każdej ścieżki zaprojektowanego układu scalonego. I znów amerykańskie laboratorium Fermilab koło Chicago. Tu również budowane są detektory krzemowe do rejestracji skutków zderzenia w akceleratorze LHC. Widzimy umieszczanie płytek krzemowych na specjalnych uchwytach. Komputer ustala położenie płytki z dokładnością do ułamków mikrometra. W innej hali układy scalone służące do odczytu danych są łączone w większe całości. Taka produkcja jest trudniejsza niż wytwarzanie znanych nam procesorów do komputerów osobistych. W Krakowie powstają także inne, skomplikowane układy scalone. Eksperymenty takie jak Atlas na akceleratorze LHC będą dostarczać tak ogromnej ilości informacji, jakiej do tej pory nie dostarczał żaden eksperyment. Przetwarzanie takiej ilości informacji wymaga odpowiedniej elektroniki, której nie można kupić, wobec tego fizycy i współpracujący z nimi zespoły inżynierów zdecydowały, że muszą taką elektronikę opracować sami. Projekty masek przygotowane w laboratorium trafiają pocztą komputerową do producenta na innym kontynencie. Współczesną elektronikę buduje się przede wszystkim przy komputerze, znaczy projektuje się przez komputer, następnie wysyła się takie zbiory do firmy, która produkuje elektronikę już na kawałku krzemu, i dostaje się w odpowiedzi przesyłkę, w której jest kilka układów elektronicznych. No i okazuje się, można, pracując na odległość, nie mając dostępu do fabryk, które wytwarzają elektronikę, można projektować elektronikę i można budować. Właśnie w ten sposób powstał układ scalony do odczytywania danych z paskowych detektorów krzemowych. Równolegle były prowadzone prace przez zespół amerykański i przez 2 lata te dwa projekty były prowadzone równolegle i ostatecznie został wybrany do produkcji układ scalony opracowany przez zespół krakowski. Jest obecnie produkowany i montowany w eksperymencie. Układy takie wymagają specjalnych dodatkowych urządzeń, którym również stawia się niesamowite wymagania. Ważna część z nich powstaje w Krakowie. W tym laboratorium przygotowujemy układy zasilaczy dla detektorów krzemowych, które znajdują się w wielkim zespole detektora systemu Atlasa w samym centrum, wewnętrznej części. Te detektory krzemowe w trakcie pracy w bardzo trudnych warunkach, w silnym promieniowaniu, podlegają uszkodzeniom w czasie pracy i zasilanie, które tutaj dla nich przygotowujemy, będzie pozwalało zaradzić tym uszkodzeniom w czasie lat używania tych detektorów krzemowych.
Budowa LHC wymaga wyprodukowania wielu tysięcy takich układów. To szansa dla naszego przemysłu. Naukowcy badają trwałość i jakość układów. Niezwykle wyrafinowany system ma pracować bezawaryjnie ponad 10 lat. W ogromnym detektorze Atlas znajdą się układy scalone i układy zasilania przygotowane przez polskie zespoły.